wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno, Paweł Kobak. 6 października, w niedzielę, w Czarnym Boże rozbrzmiewała piękna muzyka. Tego właśnie dnia w miejscowym Domu Kultury odbył się koncert zespołu Borowianka, na który zostali zaproszeni przyjaciele zespołu oraz miłośnicy polskiej pieśni ludowej. W tym bowiem roku zespół wokalny Borowianka z Czarnego Boru obchodzi jubileusz 30-lecia działalności artystycznej. Długoletnia historia zespołu wokalnego Borowianka miała swój początek w roku 1989, gdy na fali odbudowy polskości na Wileńszczyźnie został założony ten zespół. Pierwszym kierownikiem zespołu był Hieronim Czernis. Muszę przyznać, że to nazwisko ma ogromną i mocną tradycję muzyczną. Mam bowiem znajomego pana Czernisa, w rodzinie którego grają wszyscy i śpiewają wszyscy. Obecnie zespołem Borowianka kieruje Kazimierz Moroz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Kazimierzu, proszę opowiedzieć nam o historii zespołu. 30 lat, to przecież tyle wszystkiego się wydarzyło za tyle lat. No, chciałoby się dużo opowiedzieć, ale ja mogę opowiedzieć gdzieś tak w zakresie 7 lat, bo już jak jestem kierownikiem Borowianki 7 lat. To no, dopiero... Ale historię zna pan też, powstania. No, powstania historii, no to nasze kobiety więcej znają tą historię. Mamy w zespole 3 na dzisiejszy dzień kobiety, które stały w zespole tym od początku. To pani Luba Zinkiewicz, pani Ania, jak nazwisko, Szalczunienie i pani Danuta Stwoł. To te kobiety były od samego początku zespołu. Od samego początku. Tak. Więc no, dzisiaj mamy w zespole twardych 8 uczestników i ja jestem 9. No, warunki mamy bardzo dobre, bo po pierwsze mamy klub, mamy pomieszczenie dla repetycji. Wiele miejscowości nie mają klubów i tulą się tam gdzieś po szkołach. My mamy przepiękny klub i na dzisiejszy dzień no chyba nie mogę żalić się, że nam czegoś brakuje. Wszystko mamy, wszystkie warunki u nas są bardzo dobre, więc najgorzej, że młodzież nie chce tulić się do takiej ludowej piosenki i muzyki. Byłoby bardzo fajnie, żeby młodzież tuliła się, bo jak słyszę z opowiadań, to w tamte lata, w 90 lata, to był zespół bardzo duży, około 30 osób było, więc nie było problemu. Były dziewczyny młode, śpiewali na 2, na 3 głosy śpiewali i teraz nam troszkę tego brakuje. I tak już dużo lat prosimy i zapraszamy. No i kobiety obiecują, no pójdziemy, no może na wiosnę, a może na jesień i tak z tym jest nie łatwo z tym. A już jeżeli dobrać w ogóle takich zawodowych piosenkarek i tego, to straszny problem, bo dzisiaj zespół śpiewa. No tak staram się ich uczyć i podnosić ten stopień muzyczny, ale no śpiewają tak, jak na przykład trudno jest udowodnić i nauczyć kobiet, co znaczy drugi głos. Oni do dziś dnia myślą, że no, drugi głos to pierwsza Marysia, druga Zosia i trzecia tam Danusia. Nie. A co znaczy ten drugi głos? To drugi głos to znaczy tercja. No i jeżeli brak troszkę muzycznego wykształcenia, to człowiek nie ma pojęcia, co to znaczy tercja, tam już nie mówiąc o 3 i 4 głosach. No ale najważniejszym faktorem chyba jest to, że kobiety przychodzą na próby i przychodzą z przyjemnością. Ja widzę po ich twarzach, że one, że ich to nie ciąży, a jednak środa dla nas to jest takie nieduże święto, bo każdy czeka tej środy. I przyjeżdżamy, zbieramy się i sobie pogadamy, pośpiewamy, wypijemy herbatki. Nie wolno tak rygorystycznie podchodzić do tej sprawy, że tylko próba i śpiew, i śpiew. Jeżeli tak będzie, to kobietki powiedzą, no to może przez raz będziemy chodzili, bo tak, no nieciekawie. Trzeba czymś jednak zaciekawić naszych zespolianek, bo taka jest sytuacja. A komu trzeba zawdzięczać, że Borowianka powstała, istnieje i bardzo by się chciało, żeby dalej istniała? No, nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć tę sytuację, ale przed 30 laty i sam byłem ciągłym uczestnikiem jakichś tych zespołów
I pamiętam i czuję to, że wszyscy chcieli tej muzyki, chcieli do czegoś należeć, bo jeszcze od tamtych czasów jakoś tak było, że na przykład przypominam, jak ktoś uczestniczył w chórze kościelnym, to zupełnie był inny człowiek. On inaczej, do niego inaczej się odnosiło. To o wiele wyżej trochę stał ten człowiek, czy tam kobieta, bo ty pracujesz, ty grasz, śpiewasz, znaczy w chórze, no to figura. Bo więc w tamte czasy to było ciekawie, że ty gdzieś uczestniczysz, gdzieś do czegoś należysz. A dzisiaj, kiedy mamy tak media, kiedy tak pracują szeroko, na okrągło, dzisiaj telewizoru, zauważam, że ludzie nie wyłączają w domu, więc no jakoś tak po co iść gdzieś na próbę, jeżeli cały świat mają w zasięgu metra od telewizoru, więc troszkę to szkodzi nam. Łucznie świętowaliście swój jubileusz. Tak, muszę podkreślić, że jakoś nawet nie oczekiwałem, że tak uda się nam, bo jednak i władza zebrała się, i starzy uczestnicy, i publiczności nie brakowało nam. Dużo zaprosiliśmy przyjaciół ze Spoliaków. Bujwidzianka była, była Korzyść z Mariampolu, Pajusze Serca były, i nasze dzieci, Kropelki tam i Hala tańczyli, więc nie brakowało występów tych i właśnie, no nie wiem, po mojemu mi się zdaje, że nie dokuczyło ludziom i było bardzo, bardzo, bardzo taka atmosfera przyjemna i wesoła chyba naprawdę. Panie Kazimierzu, jaki macie repertuar i skąd go czerpiecie? No z repertuarem to trochę, no nie powiem, że tak trudno, ale jakoś, no tak widzi się, że nowych piosenek ludowych, to no nie powiem, że ich jest tak dużo. No chyba prawie wcale nie ma, bo no dajmy na to, biorąc tam Śladzieweczkę do Leseczka, no do dziś dnia ona istnieje i ona będzie istniała i ile by wieków nie przeszło. No ale czerpiemy jakoś tak, no bywa tak, że przychodzi jakaś kobieta, mówi, ja słyszałam taką piosenkę, a druga mówi, a ja słyszałam inną piosenkę, po telewizorze oglądałam tam, słyszałam taką. I ja potem jakoś staram się znaleźć w internecie tą piosenkę, no i staramy się ją, znaczy, ogarnąć i zaśpiewać, no i jakoś tak, no repertuaru nie brakuje, naprawdę, repertuaru pod dostatkiem. Kto wchodzi w skład zespołu? Czy tylko czarnobożanie, no tak chyba trzeba nazwać, mieszkańców tej malowniczej miejscowości pod Wilnem, czy z okolic pobliskich? Nie, z okolic jak najbardziej. Mamy z Prudomina chyba ze 3 kobiety z Prudomina, czy nawet 4 kobiety z Prudomina. Z Wołczun mamy kobiety. No z Czarnego Boru, z Wilna jak najbardziej. 2-3 osoby przyjeżdżają z Wilna specjalnie swoim transportem, co bardzo zawdzięczam im, bo nie jest łatwa sprawa Karolinek przyjechać do Czarnego Boru na 5 godzinę w czasie korków, więc, ale znowu podkreślam, że u kobiet jest jakaś chęć i interes do tego śpiewania, więc to ich trzyma i przyjeżdżają z chęcią. Chwalił się pan dobrymi warunkami. Gdzie odbywacie próby? Jak często? Próby, mamy dobry pokój taki u siebie tam w Czarnym Boże, więc nic nam nie brakuje. Mamy krzesła, mamy ciepło, na okrągło jest ciepło, fajnie. No nic nie brakuje. Jak tyle kobiet jest, to będzie ciepło, na pewno. No, to w miarę możliwości. No, ale warunki mamy dobre. Mamy opiekę władzy bardzo dobrą, bo należymy do wielofunkcjonalnego, znaczy ośrodka kultury w Rudominie. Dyrektorką jest, naszą dyrektorką jest pani Wioleta Cereszko, jest
Dobre macie stosunki, tak? Z samorządem? Bardzo dobre, bardzo dobre. I serdeczności nie brak. Na przykład, co się tyczyło stroi, obuwia, więc pomagają nam jak najbardziej. Z tym nie ma problemu. Jakoś do niedawna troszkę tak było gorzej, ale ostatnio, nie wiem, no może jakieś fundusze, jakieś coś, no teraz naprawdę jest dobrze. Mamy dwa rodzaje strojów, mamy obuwie, no wszystko jest u nas w porządku. A jaka jest geografia waszych występów? Wyjeżdżacie za granicę, po Wileńszczyźnie dajecie występy? No jedziemy, gdzie powiedzą, tam jedziemy, gdzie zaproszą, również jedziemy, bo na przykład w tą sobotę będziemy występowali na jakimś takim festiwalu międzynarodowym, który odbędzie się tutaj w Domu Oficerów, to będzie w sobotę, gdzieś o 15 godzinie. W Domu Oficerów? Nie ma już Domu Oficerów. No, teraz jakoś inaczej nazywacie. Ja nie wiem. Na miarę nam powiedziano tak, że być tam, gdzie był Dom Oficerów. Aha. A jak on tam nazywa się? Obecnie jest to kasyno wojskowe oficerów Zalogi Wileńskiej Wojska Litewskiego. Więc będą zespoły z Gruzji, z Kazachstanu, z Białorusi, no i nas zaprosili jako zespół polski, więc pojedziemy z przyjemnością. A tak, na przykład do Polski wyjeżdżamy, no nie za często, chciałoby się nawet i częściej, tylko że zgasła już ta taka iskierka, która była w 90 lata. W 90 lata można było i jechaliśmy prawie co sobotę, bo wszystkim to było na hura, tak było potrzebne. Dzisiaj już ludzie troszkę ostygli i już do tego, już Wileńszczyzna może nas troszkę, znaczy macierz troszkę mniej ciekawi, chociaż to niedobrze, niech ona ciekawi i nadal, bo jedna wiara, jeden język i poglądy, tam dobrze byłoby, żeby jeździlibyśmy i częściej do Polski. Tak, zgadzam się. Ale pozwoli pan, panie kierowniku, że w imieniu całego zespołu Radia Wilna przyłączę się do licznego grona składających życzenia pańskiemu zespołowi. Niech Borowianka dożyje 100 lat. Cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno gościliśmy kierownika zespołu Borowianka, pana Kazimierza Moroza. Do usłyszenia. Dziękuję. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.